Będziemy tutaj tymi tematami osobistymi rozmawiać i rozmawiać, a może nie każdego to interesuje. Będę może czytać pytania, a następnie na nie odpowiadać. Zaczniemy od tego pytania. Moi drodzy, pierwsze pytanie dotyczy moich książek i brzmi ono, czy mogę książkę kupić w księgarni? Nie, moi drodzy, wszystkie książki, wszystkie moje książki możecie zdobyć tylko i wyłącznie poprzez stronę Magiczny Świat Akademii Omen Sententia, ponieważ jest ona jedyną organizacją, która ma prawa licencyjne do sprzedaży tych książek. Książki te są w tej chwili tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej do wydruku na drukarce lub w wersji na płytach DVD. Dlaczego tak jest? Ponieważ uważam, że o wiele lepiej jest czytać książki na komputerze, nawet jeżeli wiele osób ma z tym problemy. Uważam, że lepiej jest w ten sposób dokonywać sprzedaży, transportu książki, że nie trzeba, nikt nie musi tej książki gdzieś wieźć, nie musi jej przewozić, różne firmy spedycyjne, które no niestety cały czas wykorzystują krew naszej matki ziemi, czyli ropę naftową, diesel, benzynę i uważam, że o wiele lepiej jest przesłać taką książkę przez maila i jeżeli ktoś potrzebuje, to sobie wydrukuje, ale w większości czytacie na komputerze, pewne rzeczy nie trzeba drukować całej książki, można sobie wydrukować tylko jedną stronę, dwie i w ten sposób nie tylko, moi drodzy, przecudnie troszczymy się o naszą matkę Ziemię, że niepotrzebnie ktoś nie kradnie jej krwi, aby spalić ją w jakimś silniku, ale również w pewien sposób ograniczamy zużycie papieru, ponieważ taka książka wydrukowana może to być tylko wydrukowany fragment. Jak wiecie, ja również jestem zmuszona drukować wasze pytania, ponieważ w tej chwili nie mam takiej możliwości, aby nagrywać i jednocześnie je czytać, ale postaram się w następnym czasie zaopatrzyć w coś, aby to połączyć, abym nie musiała również drukować. Staram się drukować zawsze na jakimś starym papierze, najczęściej. Są to różne stare rachunki, faktury i po prostu na tej drugiej stronie, tak aby ten papier wykorzystać. Może przejdziemy do kolejnego pytania. Moi drodzy, teraz pojawią się bardzo, bardzo trudne pytania. I mam nadzieję, że będę w stanie wytłumaczyć wam moje podejście do tego tematu, dlaczego ja żyję tak, a nie inaczej. Ale może zaczniemy od przeczytania pytania. O, ptaszek tutaj usiadł sobie na parapecie. Okej, zaczynajmy. Witam Pani Mario Bucardi. Poruszyła Pani wiele ciekawych tematów. Byłoby cudownie, gdyby mogła Pani rozwinąć temat masowych hodowli zwierząt jako utrzymywanie negatywnych wibracji w ludziach. Oj, drodzy, tutaj najpierw trzeba wziąć głęboki oddech. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że praktycznie każdy z was ma w swoim domu jakieś ukochane zwierzątko, prawda? Macie może kota, może psa, może papugę, może jakiegoś chomika. I zwróćcie uwagę na to, jakie uczucia łączą was z tym zwierzątkiem, czyli jakie to są energie, jakie to są wibracje. Wyobraźcie sobie teraz, że ktoś przyszedłby i chciałby wam to zwierzątko zabrać, że ktoś chciałby mu zrobić krzywdę. Jak byście się czuli? Myślę, że każdy z was stanąłby w obronie takiego zwierzątka, prawda? I teraz wyobraźmy sobie, że w niektórych krajach, na przykład taki kot czy taki pies jest zamykany w klatce, wystawiony na słońcu, na rynku, na sprzedaż, aby ktoś mógł go kupić, zabić i zjeść. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, jak takie zwierzątko, to wasze zwierzątko, które macie w domu, jak ono by się czuło, gdyby nagle zostało wciśnięte do klatki z innymi zwierzątkami,
wystawione bez picia, w upale, w jakimś miejscu, gdzie różne osoby by go oglądały, gdzie różne osoby by go szarpały, by go później zapakować może do jakiegoś worka i zabić. Jak to zwierzątko by się czuło? Co ono by wewnątrz siebie, wewnątrz przeżywało? Ja bym chciała Wam tutaj podać taki przykład jeszcze tak niedawno. Było niewolnictwo. I tu, gdzie ja w tej chwili się znajduję, to niewolnictwo jeszcze jest w świadomości każdego kamienia, każdego starego drzewa, każdej drogi. I tylko osoba, która mogła przeżyć takie wibracje, gdzie człowiek był traktowany tak, jakby był kimś gorszym i był traktowany jak rzecz. Czyli był traktowany tak, jak w tej chwili traktowane są zwierzęta hodowlane. A w niektórych krajach również te nasze zwierzątka, które my uważamy za zwierzęta domowe. I wiele, wiele osób walczyło o to, aby niewolnictwo ludzi zostało zniesione. Wiele osób walczyło o to, przekonując innych, że to jest okrutne, że taki człowiek, taki niewolnik, to też jest istota, która czuje, bo było przekonanie wśród tej rasy panującej, że ci ludzie nie czują, że ci ludzie są jak gdyby rzeczami. I teraz, moi drodzy, ja porównuję weganizm z tą walką wówczas o zniesienie niewolnictwa ludzi. Dzisiaj jest to walka o zniesienie niewolnictwa zwierząt. I pytanie o te rytuały. Tutaj na naszej ziemi są różne, różne siły. Różne siły z różnych planet, różne wyznania, różne, różne wibracje. Tutaj ktoś mi kiedyś zadał takie pytanie, czy jest więcej demonów, czy jest więcej ludzi. Według mnie jest więcej demonów na świecie, tutaj na ziemi, niż ludzi. Ale to może być względne. Ktoś mnie również zapytał o to, który z tych demonów jest najwyższą rangą. I chciałabym na to pytanie odesłać tę osobę, a także osoby, które się tym interesują, do książki Abramelina. Ponieważ ten kanał nie dotyczy energii demonicznych. Ja staram się o tych energiach bardzo mało mówić, ponieważ już wystarczająco mamy tych energii wokół nas poprzez różne wibracje, o których zaraz powiem. I dlatego nie warto, abyśmy marnowali nasz czas i jeszcze tutaj, aby te rzeczy omawiać. Omówię je tylko z tego punktu widzenia światła, czyli dlaczego one są i jak można się przed nimi bronić. Więc wracając do tego pytania. Wyobraźcie sobie teraz, że te zwierzęta, które uważane są przez nas za zwierzęta hodowlane, które uważamy, że są rzeczami, że one w takiej skomasowanej, masowej hodowli, na przykład jest 600 czy 700 świnek, one są wszystkie w jednym miejscu. Jeżeli taka świnka jest w ciąży i ma małe świnki, to jest umieszczana w takich boksach, gdzie te maluszki mają dostęp tylko do pokarmu, a ona nie może się nawet odwrócić. Ale to wszystko znacie, nie będziemy tutaj o tym mówić. Wystarczy sobie wejść do internetu i wpisać, jak wyglądają hodowle zwierząt, jak wyglądają obrazy z rzeźni, jak wyglądają obrazy z tej czy innej drogi transportu zwierząt itd. Moi drodzy, ja bardzo dużo podróżowałam w moim życiu i to wszystko, co widziałam, to wywarło na mnie ogromne, ogromne wrażenie i doprowadziło również do tego, że jestem weganką. Ja widziałam na żywo transporty zwierząt, ja widziałam na żywo takie masowe hodowle i nie widziałam rzeźni i dziękuję Bogu za to z całego serca. I teraz wyobraźcie sobie, że te siły demoniczne, one karmią się strachem, one karmią się
wszelkimi negatywnymi emocjami. I teraz wróćmy do tego naszego zwierzątka domowego. Wyobraźmy sobie, że to zwierzątko jest na przykład zamknięte w takiej klatce i ono wie, że jest wiezione na śmierć. I potem jest do takiej rzeźni transportowane i stoi w takiej kolejce, gdzie widzi, gdzie te poprzednie zwierzątka, kotki, pieski i inne są mordowane i ono to widzi i ono odczuwa strach. Już w czasie tego transportu masowego, gdy ktoś z Was widział, jak to wygląda, gdzie setki owiec, świnek i tak dalej, transporty koni znacie na pewno, gdzie dojeżdżają na miejsce po tych 7000 kilometrów i można je tylko wyciągnąć, bo nie są w stanie stać na nogach. I wyobraźcie sobie, co takie stworzenia przeżywają. Wyobraźcie sobie, że takie stworzenie jest tak samo zbudowane jak my człowiek. To są również ssaki, czyli one mają tak samo oczy, one mają tak samo uszy, one tak samo mają węch, smak i tak dalej. I teraz wyobraźcie sobie, że takie energie, taki strach, takie przerażenie jest w tym zwierzęciu, jest w tych setkach, milionach zwierząt, które są mordowane każdego roku i komuś ta energia jest na coś potrzebna. Bo przecież można by było, jeżeli już chcemy być mięsożercami, robić to inaczej. Można by było, są inne metody, prawda? Ale nie. Wszystko kręci się wokół tego, aby te zwierzęta przeżyły jak najwięcej strachu, jak najwięcej cierpienia, a jednocześnie by ta wibracja była rozsyłana. Jak wiecie, my jesteśmy energią, zwierzęta są również energią, wszystkie ich myśli, wszystkie ich odczucia są energią i ta energia rozchodzi się wokół i działa na wszystko dookoła i działa nie tylko na to mięso, bo bardzo dużo się już mówi o tym, że hormony stresu w mięsie, a żeby nie jeść mięsa takiego i takiego, ponieważ tam są hormony stresu, ale już mięso, nie wiem, z jakiegoś tam wybiegu wolnego, to już można jeść. Czyli wyobraźcie sobie, że już ten fałsz, który nam się cały czas wkłada do głowy, on już ma krótkie nóżki i już coraz więcej rzeczy jest jasne. Czyli jeżeli takie zwierzęta, jeżeli są masowo hodowane, jeżeli są masowo transportowane, jeżeli w ogóle są zabijane, to ta energia strachu, rozpaczy, przerażenia, ona rozchodzi się dookoła. I ktoś ma w tym swój interes, nie tylko finansowy. Ktoś ma w tym interes i tutaj możecie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie, kto karmi się taką energią. Na pewno nie są to siły światła. I teraz tak, jeżeli my wychodzimy z założenia, że ja sama świata nie zmienię, to jesteśmy w błędzie. Bo kiedyś na jakiejś wegańskiej stronie, może wy będziecie w stanie sobie przypomnieć, chyba weganie.pl, była taka ankieta, gdzie można było wpisać swoją datę urodzenia, można było wpisać, czy już jesteśmy wegetarianem, czy już jesteśmy weganem, czy jesteśmy osobą wszystkożerną. I ten system obliczał, że jeżeli my dzisiaj przejdziemy na weganizm, to ile zwierząt hodowlanych będzie wolnych, czyli ile zwierząt ocaleje, ile zwierząt nie będzie musiało zostać zamordowanych. To była bardzo, bardzo piękny taki program, w którym można było zobaczyć, ile żeśmy już ocalili i ile jeszcze ocalimy, jeżeli przejdziemy na weganizm. I teraz, moi drodzy, taka jeszcze sprawa związana z tą energią dalej. Czyli jeżeli my ludzie idziemy do supermarketu, my nie widzimy tego zwierzątka, my widzimy tylko zapakowane jego szczątki i my to jemy, to również my jemy ten cały strach, te wszystkie negatywne wibracje, czyli automatycznie czasami pytamy się, albo pytacie mnie, Pani Mario, dlaczego mi się w życiu nie układa, dlaczego jestem cały czas zdenerwowana, dlaczego nie mogę się skoncentrować, dlaczego dzieje mi się źle i tak dalej. Jeżeli wy jecie taką negatywną energię w postaci pokarmu, to jesteś
tym, co zjadasz. Czyli ty zjadasz ten strach, ty zjadasz to przerażenie i to nie jest tak, że to wchodzi tutaj, a wychodzi tam i nie ma znaczenia. To ma ogromne znaczenie. Ogromne znaczenie na wasze energie, na, nie wiem, tylko na wasze zdrowie takie, na wasze komórki i tak dalej, ale na całą waszą aurę. Czyli to może w ten sposób odpowiem na to pytanie. Czyli ta energia transportów, ta energia cierpienia nie tylko rozchodzi się w czasie, w tym czasie, gdy te zwierzęta są utrzymywane, są produkowane, bo to jest produkcja, po to, aby ludzie mogli je zjeść, ale również w czasie później tego oddzielenia dziecka od matki, czyli produkcja mleka, gdzie cielątko jest oddzielane od mamy. To przerażenie, wyobraźcie sobie, jak wy byście się czuły, dziewczyny, jakby wam nagle ktoś zabrał wasze dziecko. I to wszystko jest energią, która rozchodzi się wokół i działa na nas wszystkich. I później jeszcze, gdy my to jemy, dodatkowo jeszcze działa na nas od środka. Mam nadzieję, że ten temat omówiłam w 100%. Jeżeli są jeszcze jakiekolwiek pytania, to bardzo proszę w komentarzach. Następne pytanie.